Mężczyzna po skoku na główkę na plaży w Boszkowie Letnisku stracił czucie w nogach. Do wypadku doszło we wtorek, 19 lipca. Choć z końcem czerwca minął termin przekazywania informacji o sposobie ogrzewania domów, urzędnicy zachęcają spóźnialskich do złożenia deklaracji. Tylko w ciągu jednego dnia do leszczyńskiej komendy policji zgłosiło się troje uczciwych znalazców portfeli. Gdyby tego nie zrobili, groziłaby im odpowiedzialność karna. Leszczyńskie schronisko dla bezdomnych zwierząt nie przyjmuje zdrowych kotów. Po tym jak jedna z mieszkanek miasta złożyła skargę, Urząd Miasta wyjaśnia zasady obowiązujące w schronisku. ZUS przypomina, że tylko do 23 lipca przedsiębiorcy z takich branż jak sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, sport, kultura, rozrywka, edukacja, catering czy hotele mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe. Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają na to czas do 16 sierpnia. Do 31 lipca można nadsyłać pracę w konkursie fotograficznym pod hasłem Międzykulturowość mam we krwi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Marszałek Krzysztof Grabowski, wójt gminy Święciechowa Marek Loryk i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu Maciej Malczyk podpisali umowy, dzięki którym do obydwu gmin trafią pieniądze z unijnego programu LIDER. Święciechowa i Poniec złożyły wnioski do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior. 22 lipca w godzinach od 9.30 do 13.00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w Smyczynie i Błotkowie.